Zumadaj. I po raz kolejny jesteśmy na jeziorem, na łowisku. Co się chowasz? Nie chowaj się. Tym razem w trójkę, także jest hardcore. Ponton ledwo się nie zatopił. Myślisz, że dopłynie? No, pewnie tak, bo się obawiam te wędki bardziej. No, znaczy wędki to palicho gorzej tam z elektroniką, nie? A, no tak. Dobra, idziemy po niego. Na razie. O. Say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way, you think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh some things never change, never change, oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you break your back to make me feel again. Stopped asking for forgiveness, cause you should know, only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone, so save your judgment cause you just don't know. But some things never change, never change, oh. They say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change.
pierwsza rybka prawie po dobie. Niecałej doba jeszcze minęła, zanim tutaj przyjechaliśmy wczoraj. Dzisiaj mamy sobotę, która jest godzina? Nie wiem. Mniejsza o to. Jakaś 16. W końcu branie po zmianie miejscówki. Zobaczycie na filmiku. Akurat znalazłem tam miejsce przesiadywania amurów. Jest, jest, w końcu jest. 11,5 kg. Ładniutki amurek. Oto on. Piękniutki, długi. Nawet nie mam miarki, żeby zmierzyć. Tylko waga. Ale brzucho ma. Brzucho ma, strasznie widać, futruje, bo sra. Sra ostro. Kupę robi się mówi. Sra. Kupę. Piękny. Nie będziemy przedłużać. Nie męczymy, wypuszczamy. Nie męczymy. Wypuszczamy rybkę. No to teraz pokaż swoją radość. Yeah. No. Cześć, mamy drugą rybkę z zasiadki 9800 Kacpra Hall. Ciężko mu ją podnieść, zdjęcie próbowaliśmy zrobić, ale ciężko było, ja mu pomogę. Oto rybka, piękny armurek. Znowu zestaw ananas. Popek 15 na przyponie Ronnie Rig. Później wam opiszemy mniej więcej, jak nasze przypony wyglądają, pokażemy. Jeszcze raz, rybka. Twoja rybka, pogłaskaj. No. O, płetwę postawił. 9800. Ładniutka, szybko wypuszczamy do wody, bo amurki nie lubią za długo być poza wodą. Dlatego spieszymy się bardzo i ją wypuszczamy.
Krótko omówię nasz przypon, na który łowimy. To jest typowy Roni Rig, tak jak wszystkie, tylko różni się tym, że jest o wiele, wiele dłuższy, ponieważ łowimy na bardzo głębokim mule. Dlatego nasz przypon ma około 60 cm długości. Jest tam naprawdę mega muł, ale to nam się sprawdza. W zeszłym roku połowiliśmy na te przypony i w tym roku tak samo są skuteczne.